Cześć, witajcie, ja nazywam się Nicole Młodziejewska, a to jest program Co ja robię tu? Znajdujemy się właśnie na osiedlu Orła Białego w Poznaniu, gdzie za moment przyjdzie mi wcielić się w rolę fryzjerki. Muszę przyznać, że troszeczkę się stresuję, bo od razu przypomina mi się film Nie zadzieraj z fryzjerem, ale miejmy nadzieję, że nie będzie to aż tak ostre cięcie. Ze mną jest Joanna Kupczyk, właścicielka salonu Studio Urody J&J, w którym właśnie teraz się znajdujemy. Co będziemy teraz robić? Będziemy dzisiaj pokazywać, w jaki sposób obcina się na koło. To znaczy, że będziemy ciąć wszystkie włosy pod kątem 90 stopni. Pokażę Ci, jak to się robi i zrobimy ładną fryzurę, mam nadzieję. Założymy pelerynę. Bierzesz sobie grzebień, ten duży. Duży grzebień. Rozczesujesz panią. I robisz to w ten sposób, żeby ci poszło łatwiej, że od końcówek zbliżasz się w stronę głowy. Dobra, no i tu już idzie gładko. No idzie proszę. Pani. Lewą stronę też trzeba czesać, nie tylko prawą. Generalnie chodzi o to, że musimy podzielić sobie głowę na tyle sekcji, ile chcemy. Po prostu chodzi o to, żeby łatwiej nam się strzygło, tak? No. Okay. Prosto mówiąc, nie będę tutaj owijać w bawełnę. Czyli na razie na pół, tak? Na razie robimy jej przedziałek mniej więcej na środku. Tak naprawdę to lustro w salonie nie jest dla klienta, żeby się widział, tylko dla nas, dlatego że nam się odbija wtedy, czy robimy wszystko prosto, czy mamy równą grzywkę. To jest dla fryzjera. Ale to nie ma znaczenia, mówiła. Teraz nie ma to jakiegoś super znaczenia, dobra, dlatego że to i tak jest próba. Tu na pół, z tej strony. Mhm. Im więcej mamy, im mniej teraz mamy włosów z tyłu, tym lepiej. Musisz po prostu naciągnąć dobrze włosy, żeby ci się wtedy lepiej zwinęły. A długo już jesteś fryzjerką? W sensie od czego to się zaczęło, że w ogóle ty postanowiłaś zostać fryzjerką? Zaczęło się od tego, że obcięłam koleżankę moim zdaniem na boba. Moim zdaniem. Nasze mamy to bardzo, jest istotne. Nasze mamy bardzo płakały z tego powodu, ale miałyśmy ile miałaś wtedy. Lat wtedy? Ja mogłam mieć około 11, ona miała 9, jakoś tak. I to nie był udany bob. Teraz najważniejsze jest to, jak trzymać nożyczki. Jak widzisz, one są tak specjalnie wyprofilowane. Są. Na jeden paluszek i na drugi paluszek. W ten wyższy, powiedzmy, wkładasz sobie ten palec. To jest serdeczne. Tak, no. Dokładnie. Malutki kładziesz na tym. Okej. Okay. A tutaj wkładasz kciuk. To nie jest wygodne. To jest bardzo wygodne. Dlatego, że podczas cięcia, tak naprawdę podczas, powiedzmy, cieniowania, pracujesz tylko kciukiem. Cyk. Tak. Nie przejedź po palcach. Możesz to robić nawet 10 razy. Bo powtarzaj tyle, ile masz potrzebę. Czyli wolisz to robić pod grzebieniem, bo ja na przykład zazwyczaj wolę chwycić w palce i wtedy widzę... Nie wiem jak ma. Próbuj i tak, bardzo ładnie. Teraz będziemy ciąć pod kątem 90 stopni do głowy, tak? Przepraszam, czy ktoś ma kątomierz? 90 stopni, no musisz to zrobić na oko niestety. Następną będziemy ciąć tak, następną tak, tak. One wszystkie muszą być równe. Się ładna kula zrobiła, także... A zrobimy tak? Dużo, dużo lakieru by nam było potrzebne, żeby tak nastroszyć włosy. Musisz mieć tutaj też dobre naprężenie. To jest ten kąt. Później te włosy będziemy docinać tutaj znowu pod tym kątem. Spróbuj. Musisz stać sobie bokiem, albo jeżeli chcesz stać na wprost, to musisz wiedzieć, żeby do swojej klatki piersiowej ciągnąć. I docinam do... Tak. Do tej linii, którą masz tutaj. Bierzesz sobie z dwóch stron pasmo. Nie muszą być idealnie równe. Wydzielamy sobie takie pasmo pamięci, które mówi nam później, do czego mamy docinać. Czyli jeżeli mamy stąd pasmo, to wiemy, czym się kierować. To całe musi być docięte. Dalej. Zgubiłaś jedno pasmo. Widać dokładnie, gdzie te włosy mają być docięte, nie? To sobie robię tak, to sobie tu odwalniam. No pięknie, coraz lepiej. Jeszcze kilka takich dni i powiem ci, i że wysyłaj CV.
Teraz sobie spróbujemy takiej troszeczkę innej techniki. Pokażę Ci coś troszeczkę bardziej takiego fantazyjnego. To też jest metoda cieniowania, ale zdecydowanie bardziej nowoczesna. Skręcasz włosy, nie jakoś bardzo mocno, ciasno, ale raczej delikatnie. Skręcasz, po czym wkładasz nożyczki do środka. Zrobimy sobie to mniej więcej od połowy. I delikatnie nacinasz. Nacinasz. Wiesz dlaczego nacinasz? Nacinasz dlatego, że jeżeli po prostu przejedziesz, to te włosy będą się puszyć. Nie, no dobra, bez żartu. I teraz... Mniej więcej od połowy. Wkładasz je od góry, dokładnie. Poluzuj sobie troszeczkę, żeby weszły. Mniej więcej w środek. Delikatnie, delikatnie, delikatnie nacinasz, nie za mocno. Pani Ale Nadia. To jest tylko przy falowanych włosach, czy przy prostych też to się stosuje? Wiesz co, raczej przy falowanych, dlatego że po prostu lepiej wygląda to na tych włosach. Wysuszymy panią i zobaczymy jak wyszło. Ja myślę, że na pewno ma grzywkę. Ja, to moja szalma. Ja mam chyba tutaj problem największy z koordynacją ruchową. Nie było to dla mnie łatwe zadanie. Czułam się niezręcznie nawet biorąc te nożyczki, grzebień i kombinując w jaki sposób, w jakich konfiguracjach to ułożyć w rękach. No ale jakiś efekt jest i właśnie pytanie jaki? Jeżeli spojrzysz na nią od przodu, to na pewno widać, gdzie zrobiłaś ładniejszego twista. Czy z tej strony, czy z tej, dlatego że z tej ma zdecydowanie więcej włosów. Myślę, że modelowanie poszło Ci całkiem dobrze, chociaż widziałam, że faktycznie ciężko jest Ci złapać, gdzie, co, pod jakim kątem. Ale koniec końców, Pani się chyba podoba. Nic nie mówiła przynajmniej. Nic nie mówiła, ma nową, świeżą grzywkę i odświeżoną fryzurę, więc myślę, że wcale nie jest źle. Dostajesz ją w prezencie, będziesz mogła Dziękuję na nią patrzeć codziennie i ćwiczyć sobie twisty i obcinanie grzywek. I są kończące, Nikola? Bez słowa. Zostawię to bez komentarza. Cięcie diagonalne, odpowiednie naprężenie włosa, pasmo pamięci, trochę tego jest. Do tego wszystkiego dochodzi koordynacja rąk i odpowiednie ułożenie w nich sprzętu. Podsumowując, cieszę się bardzo, że nie robiłam tego na prawdziwej modelce.